najszybsi. Trzeba tylko utrzymać odpowiednie tempo i działać lepiej. Tak bardzo boimy się popełniać błędy, że osiągnięcie celu zajmuje nam niekiedy sporo czasu. Poddawaliśmy testom czołgi, hełmy, karabiny. Sprawdzaliśmy je w rozmaitych warunkach. W przypadku sztucznej inteligencji nie ma takiej potrzeby. Pracując z bardziej ryzykowną technologią, musimy zaakceptować element ryzyka. Niepokoi mnie, że nie zdołamy wykorzystać możliwości tej wspaniałej, przełomowej technologii, ponieważ postępujemy zgodnie z ustalonymi procedurami. Być może czas na zmianę podejścia.